dzień dobry, witajcie siema, moi drodzy. To ja, was przywódca. Jako przywódca. Teraz jeszcze raz nagramy, nie. Dlaczego? No jaki przywódca, co ty pieprzysz? To nie oglądałeś Hulka nigdy? Kreskówki na Fox Kids była kreskówka i tam był przywódca i on chciał rządzić całym światem. Cięcie! Tan, taran, taran, tan, tan! Siemano, siemano. Witamy was w kolejnym odcinku naszej ostrej jazdy. I co? Ruszamy z tematem i pamiętajcie o mailu naszym, na który ślecie wszelkie propozycje waszych pytań. Jakob, skup się. Jesteś gotowy? Powiedzmy. Jakie zwierzę, również dzikie w nawiasie, chciałbyś mieć w domu, gdyby nie było żadnych ograniczeń? Jabłka. Komiksy. Jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Jamnik. Pies. Co sprawia, że nie możesz powstrzymać łez? Akob. Akob nie może powstrzymać łez, jak ogląda Titanica. Ogląda go raz w tygodniu i zawsze wtedy ryczy. Quebec. Co najbardziej motywuje cię w życiu? Miłość do jedzenia. To jest twoja największa motywacja do życia. Tak, bo z tego, że kocham jeść i na przykład jakbym nie trenował, to byłbym gruby. I nie czułbym się ze sobą komfortowo. Nie wszystko kręci się w życiu wokół diety. Dobrze, ale dzięki temu już też jakby lubię zarabiać pieniążki, bo mogę sobie smakować różnego rodzaju pokarmy w różnych miejscach na świecie. Jezu. Naprawdę, no Sylwia, to taka jest prawda. No, ty na całym świecie żerasz to samo. No, nie moja wina, że smakuje mi. Wszędzie tiramisu je, wszędzie. Opowiedz historię swojego życia w jedną minutę. Zjadłem coś. No sorry. Jaka była najdziwniejsza, najbardziej niewytłumaczalna rzecz, której byłeś świadkiem? Ja miałam... I Jakub, zamknij się. O Jezu, naprawdę byłeś to opowiadać? Nie będę tego opowiadać, po prostu spokój. Miałam styczność z... Stewardem malutkim. Nie, z duchem, no. Stał naprzeciwko mnie i dyszał. To nie jest śmieszne. I moja koleżanka też to słyszała, bo była obok. Grałam w karty na klatce schodowej. Jak zeszłam ze schodków do niej pod drzwi, żeby zapytać, czy już idzie, stanęło naprzeciwko mnie i zaczęło dyszeć. I nic tam nie było, a klatka nie była ciemna. Także nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale od tego czasu mam do tego szacunek. Nadmiar mefedronu schodzi. Czego? Czekaj, krecha! Mefedron wjechał. Nie było jeszcze wtedy takich rzeczy. A moja najdziwniejsza historia, tak? Której byłem świadkiem? Znowu coś z żarciem. Najbardziej historia, którą zapamiętałem w życiu. I możecie się z tego śmiać, może się nie. To poszliśmy do takiej, są bardzo dobre, fajne knajpy w Warszawie. I dostałem od tam właściciela, jak to się nazywa? Fondue, czy jak to, takie to ciasko, tak czekolada się wylewa. I on mówi, że jak przykroję, to wyleje mi się czekolada. No to przykraja, mi czekolada się nie wylewa. On się wkurzył, mówi, nie, czekaj, nie jedz tego. Dobra, słabe. To jest historia twojego życia? No dobra, słabe. To dobra. Uratowałeś kiedyś komuś życie, czy ktoś kiedyś uratował twoje? Ale mi uratowano życie kiedyś. Jak byłem malutki, to się topiłem. A, opowiadałeś. Tak, to się topiłem i uciągnęli mnie z wody. Do rzeki wpadłeś chyba, tak? Do jakiegoś kanału z rzeki, nie wiem, z tobą nie podejrzę. Do kanału? Pewnie szukałeś żółwi ninja. Ale uwielbiałem żółwi ninja. Czy miałeś kiedyś jakieś przezwisko, jeśli tak, to jakie? O Jezu. Na mnie mówili Małami w podstawówce, albo... Sylwester. Byłem nazywany tak. Rumunem. Takie najśmieszniejsze. Tłuściochem. A najśmieszniejsze? Nie, wszystkie były chamskie, nie było śmieszne. Na jakie strony w internecie najczęściej wchodzisz? Radny. No co, to było kłamać? Wygrywasz dzisiaj milion. Jak go wydajesz? O, Jakob wam opowie całą historię. Tylko jeden milion? No i szanujmy się, jakbym miał wygrać, to przynajmniej musiałbym wygrać 100 milionów, bo 1 milion, co 1 milion bym zrobił. Jaki program telewizyjny powinni natychmiast ściągnąć z anteny? Nie wiem, czy powinnam mówić. No też nie wiem, czy wypada mówić. Ale generalnie jest taki program na pewnej stacji,
Bardzo nawet podobny do tego, co my teraz robimy. Tak, ale z taką pewną panią, która zresztą bardzo ładnie śpiewała swojego czasu. Dobra, już wszyscy i tak nie było. Jaki jest twój język miłości? Żarcie, przez żołądek do serca. Tak, to co mi długo to bardziej będzie pokochał, nic. Tak? A kto ci tortillę niedawno robił? Tyle, leżałeś w łóżku i mówiłeś, tak bardzo bym zjadł tortillę. I co? Po nocy robiłam. Co ty mi zrobiłeś do jedzenia? Do restauracji cię zabieram. A ja się pytam, mi zrobiłeś do jedzenia? Ale nawet jeżeli płacisz... Co mi zrobiłeś do jedzenia? Nawet jeżeli pytam się. Proszę, żebyś odpowiedział na moje pytanie. Co ci zrobiłem do jedzenia? Ostatnio coś ci zrobiłem. Nic mi nie zrobiłeś. A nie pamiętasz, jak ci ugotowałem kiedyś placki z batatów? Ako, to było 3 lata temu. W jakim momencie swojego życia poczułeś największy zastrzyk adrenaliny? Ja zdecydowanie jak byłam w agencie. Agencie były. Po wielu próbach rzuciłam się w przepaść. Nie sądziłam, że to jest takie piękne uczucie. Ale niestety później wszystko już... Czemu robisz to za każdym razem, jak mówię? Ja ziewałem, bo jest... Kotku, ja naprawdę ziewałem, no coś ty. Słowo honoru ci daję. Tylko no tak naprawdę ziewałem bez nudzenia się twoją historią. I twoja super historia życia, która dała ci tyle adrenaliny. No. Generalnie wszystkim osobom, które na przykład mają jakieś lęki i... Co to jest? To jest mój mikrofon. I... Jeżeli mógłbyś zaprosić na obiad dowolną osobę, kto by to był? Ty kogo chciałabyś zaprosić? The Rocka. Focus! Nie będę chciał przyjeść. Jeżeli mógłbym naprawdę wybrać te każdej możliwej opcji, jaka tylko jest, to ja bym poszedł na obiad z Putinem. Jezu, Ako. Naprawdę. Co to masz za gość? Naprawdę poszedłbym na obiad z Putinem. Bo ja jestem ciekaw po prostu, jakby pod warunkiem, że on był odpowiedział... Tak, na pewno by ci odpowiedział na wszystkie twoje pytania. No ja mam parę pytań dla niego. Dlaczego zrobił to? Dlaczego zrobił tamto? Ile ma pieniędzy? Dokładnie, no. Ja uważam, że Putin to jest najbardziej bogaty człowiek na tej ziemi. A go uważaj, w Rosji też mają YouTube. Stoisz u bram nieba i święty Piotr pyta, dlaczego miałby cię wpuścić? Dlaczego? Dlaczego? Co byś mu powiedział? Zapytałabym, czy tam jest fajnie. I czy warto wejść. Ako by pewnie zapytał, czy mają coś do jedzenia. Czy wtedy jest potrzeba jedzenia i co, czy ja mógłbym coś jeść? Nie wiem, ale obawiam się, żebyś był jedynym duchem krążącym po ziemi, wiecznie nienażartym, który straszyłby biednych piekarzy i cukierników. Jaką supermoc chciałbyś mieć? Chciałbym umieć przychodzić przez ściany. Bym wejść do każdego pomieszczenia, do którego nawet nie chcą mnie wpuścić. No i co byś to dało? I tak jakbyś w nim się znalazł, to chcieliby cię z niego wyrzucić. No ale mógłbym wejść, zabrać coś i wyjść. Czyli chciałbyś być złodziejem, który przechodził przez ściany. Znowu wracamy do tego samego. Dałem. Twój dom właśnie się pali. Po tym jak uratowałeś najbliższych i zwierzęta, masz czas, by wynieść jedną rzecz. Co by to było i dlaczego? Nintendo Switch. Tak, to byś widział. Kto z was jest większym zazdrośnikiem w związku? Ako. Sylwia. Ako. Zdecydowanie Sylwia. Zdecydowanie Ako, który udaje ciągle, że nie jest. I kiedyś był takim zazdrośnikiem, że potrafił nawet podstawiać mężczyznom nogę na ulicy. O Jezu, po co mówić takie coś? Naprawdę tak robił. Wiecie, że on zawsze bierze mój telefon, żeby pooglądać zdjęcia, tak. I dziwnym trafem znajduje się w skrzynce odbiorczej. Tak. W jakim fikcyjnym miejscu z książki lub filmu najbardziej chciałbyś się znaleźć? Powrót do przyszłości. Albo w Jurassic Park. O, w Jurassic Park. No. Jak w filmie Avatar. Na tej planecie, gdzie te żyły takie, wiesz, stworzonka, awatary. Oho. Jaką współczesną modę posłałbyś w diabły? Ja uważam, że abstrakcją jest powrót dzwonów, na przykład. Mi się to nie podoba. A jeżeli chodzi w ogóle o modę, to uważam, że moda jest po to, żeby się nią bawić i niech każdy ubiera się w co chce. A ja wybijanie się na głupocie bym posłał w diabły.
Bo jak... A, o Jezu, a ja głupia jestem. No, jak... A ja poszłam w modę ubraniową. Widzisz, no, no ale dobrze, a dobrze, przynajmniej sama przyznałaś się do tego. Ale właśnie generalnie moim... Czy mamy tutaj coś ciężkiego?